W tym nagraniu przejdziemy do nowego zagadnienia, jakim są grupy funkcyjne w związkach organicznych. Grupa funkcyjna to grupa atomów, jakie stanowią podstawnik w danym związku chemicznym. Zmieniają jego właściwości chemiczne, a także decydują o sposobie jego reagowania w danej reakcji chemicznej i stanowią podstawę klasyfikacji tego związku. Cząsteczki, które zawierają daną grupę funkcyjną, będą podobnie reagowały w tych samych reakcjach chemicznych. Dlatego też, jeśli pozna się ogólne zasady, według których reagują dane grupy funkcyjne, można przewidzieć właściwości związków je zawierających. Zanim przejdziemy do wymienienia rodzajów grup funkcyjnych, zacznijmy od różnych rodzajów węglowodorów. Do tej pory mówiliśmy jedynie o węglowodorach nasyconych, czyli takich, które w swojej strukturze zawierają jedynie wiązania pojedyncze pomiędzy sąsiadującymi atomami węgla. Jeśli natomiast pomiędzy dwoma atomami węgla wystąpi wiązanie podwójne, to mamy do czynienia z alkenami. O dokładnych zasadach nazewnictwa alkenów będę jeszcze mówić. Jednak warto wiedzieć, że w przypadku alkenów podstawowe nazwy są takie same jak dla alkanów, z tą różnicą, że zamiast końcówki an w nazwie związku mamy końcówkę n. Więc tutaj mamy węglowodór, który ma 4 atomy węgla. Gdyby był to węglowodór nasycony, to jego nazwa systematyczna brzmiałaby butan. Jednak mamy tu jedno wiązanie nienasycone, wiązanie podwójne. Końcówkę an zamieniamy na n i otrzymujemy buten. To n mówi, że mamy wiązanie podwójne, ale musimy dokładnie zaznaczyć, gdzie to wiązanie podwójne występuje. Nazwa buten nie powie nam, czy wiązanie jest tu, czy może tu. Numerujemy atomy węgla tak, aby wiązanie podwójne znalazło się przy najniższym lokancie. Wiązanie podwójne znajduje się między pierwszym a drugim atomem węgla. Wybieramy niższy lokant, 1. W nazwie zaznaczamy, że wiązanie podwójne jest przy pierwszym atomie węgla, dzięki czemu otrzymujemy następującą nazwę związku – but-1n. Znaną grupą funkcyjną zawierającą w swojej strukturze część pochodzącą od alkenu jest grupa etenylowa. Zobacz, że ta grupa pochodzi od etenu, od którego oderwiemy jeden atom wodoru. Zwyczajowo ta grupa nazywa się grupą winylową. Wszystkie cząsteczki, które mają w swojej strukturze taką grupę, będą podobnie reagowały. Kolejnym rodzajem węglowodorów nienasyconych są alkiny. Alkiny w swojej strukturze zawierają wiązanie potrójne pomiędzy dwoma atomami węgla. Nazwy głównych łańcuchów alkinów są takie same jak dla alkanów, ale zamiast końcówki an używa się końcówki in lub yn. Podobnie jak dla alkenów, w nazwie trzeba zaznaczyć, przy którym atomie węgla znajduje się wiązanie potrójne. Nie trzeba tego robić jedynie jeśli mamy 2 lub 3 atomy węgla, bo wtedy zawsze wiązanie potrójne wypada przy pierwszym atomie węgla. To może spróbujmy nazwać tę cząsteczkę. Składa się ona z 4 atomów węgla. Ponownie, gdyby był to alkan, to byłby to butan. Natomiast skoro mamy tu wiązanie potrójne, to jest to butyn. Wiązanie potrójne znajduje się przy pierwszym atomie węgla, więc jest to but-1-yn. Jeśli w jakimś związku mamy do czynienia z następującą grupą, to jest to grupa alkinylowa. Grupa alkinylowa powstaje poprzez oderwanie atomu wodoru od etynu. Przejdźmy do takiego związku. Jest to benzen. To, co tu widzisz, to tak zwany pierścień aromatyczny. Składa się on z 6 atomów węgla połączonych naprzemiennie wiązaniami pojedynczymi i podwójnymi. To określenie jest bardzo dużym uproszczeniem, ale o związkach aromatycznych opowiem Ci w jednym z kolejnych nagrań. Pomimo, że mamy tu wiązanie podwójne, to ten związek nie należy do grupy alkenów. Jest to przedstawiciel grupy związków o odmiennych właściwościach od alkenów. Tą grupę nazywamy węglowodorami aromatycznymi lub arenami. Jeśli w benzenie oderwiemy jeden atom wodoru, to otrzymamy kolejną grupę funkcyjną. Będzie to grupa arylowa. Przejdźmy do kolejnej grupy funkcyjnej. Tym symbolem oznacza się grupę halogenową.
W skład tej grupy wchodzą atomy 17 grupy układu okresowego pierwiastków – chlor, brom i jod. Jeśli do etanu zamiast jednego atomu wodoru przyłączymy chlor, wtedy otrzymujemy pochodną alkanu. Jej nazwa to chloroetan, albo można też powiedzieć, że jest to sól – chlorek etylu. Przejdźmy do kolejnej grupy, do grupy hydroksylowej. Tę grupę znasz z chemii nieorganicznej. Grupa ta wchodziła w skład wodorotlenków, jednak w chemii organicznej, jeżeli jeden atom wodoru, dajmy na to alkanie, podstawi się tą grupą, to mamy do czynienia z alkoholem. Natomiast jeśli jeden z wodorów w pierścieniu benzenu podstawilibyśmy tą grupą, to mielibyśmy do czynienia z tak zwanym fenolem. Jeśli w etanie jeden atom węgla podstawimy grupą hydroksylową, to otrzymujemy alkohol. Etanol. Końcówka ol jest charakterystyczna dla nazw alkoholi. Kolejna grupa funkcyjna to grupa alkoksylowa. Jest to grupa charakterystyczna dla związków organicznych nazywanych eterami. Jeśli w etanie podstawimy jeden atom wodoru taką grupą, to otrzymamy nowy związek organiczny o zupełnie odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych niż etan. R to dowolna grupa alkilowa. Na przykład taki związek to tak zwany eter dietylowy. Ogólny wzór eterów to R1O-R2, gdzie zarówno R1 jak i R2 to dowolne grupy alkilowe. Jak widać to na przykładzie eteru dietylowego, R1 może być takie samo jak R2. Idziemy dalej. Tutaj mamy grupę tiolową. Jest ona charakterystyczna dla tioli. Tiole są odpowiednikami alkoholi z tą różnicą, że zamiast atomu tlenu w grupie hydroksylowej mamy atom siarki. Aby utworzyć nazwę tiolu, wystarczy do nazwy alkanu dodać słówko tiol, poprzedzone literą O. Jeżeli mamy na przykład etan i jego jeden atom wodoru podstawimy grupą tiolową, to otrzymujemy etanotiol. Inną grupą funkcyjną jest taka, w której podobnie jak w grupie tiolowej mamy atom siarki, ale zamiast atomu wodoru mamy dowolną grupę alkilową. Jest to grupa sulfidowa, charakterystyczna dla sulfidów. Sulfidy są analogami eterów, tyle tylko, że atom tlenu, który występuje w grupie alkoksylowej, jest zastąpiony atomem siarki. Dlatego też inna nazwa sulfidów to tioetery. Nazwa sulfidu, gdzie siarka połączona jest z dwoma grupami etylowymi, to sulfid dietylowy. Zwróć uwagę, że nazwa jest analogiczna jak dla eteru z takimi samymi grupami alkilowymi. Przejdźmy do kolejnej grupy. Myślę, że ostatniej w tym nagraniu. Jest to grupa aminowa, charakterystyczna dla amin. W tej grupie każde R to może być atom wodoru albo też dowolna grupa alkilowa. W grupie aminowej atom azotu łączy się albo z dwoma wodorami, albo z jednym wodorem i jedną grupą alkilową, albo też z dwoma dowolnymi grupami alkilowymi. Jeśli w etanie jeden atom wodoru podstawimy grupą aminową składającą się z atomu azotu połączonego z wodorem i grupą etylową, wtedy otrzymamy dietyloaminę. W następnym nagraniu przedstawię Ci kolejne grupy funkcyjne, z jakimi możesz spotkać się w chemii organicznej.